Trzecin Niepokalanów będzie mieć swój tunel dla samochodów pod torami kolejowymi. Aktualnie jest zamknięty jeden kolejny tor właśnie tutaj obok stacji kolejowej. Jak wyglądają tutaj te wszystkie prace w czerwcu 2024? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Wąż i zapraszam już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z Trzecina Niepokalanów, gdzie oczywiście mamy stację kolejową składającą się z dwóch peronów, peron pierwszy i peron drugi. Obydwa perony mają łącznie trzy krawędzie peronowe, natomiast peron pierwszy jest aktualnie wyłączony z użytkowania przez to, że pociągi nie mogą przez niego przejechać w kierunku w relacji z Sochaczew, czy też oczywiście Łowicz Główny do Warszawy, bo aktualnie po prostu jest zamknięty jeden tor w związku z budową nowego tunelu. Natomiast peron drugi, ten dalszy wyspowy, który się znajduje dalej patrząc teraz od kamery, jest oczywiście cały czas oddany do użytku, można z niego korzystać i faktycznie z niego aktualnie korzystają wszystkie pociągi, które jeżdżą właśnie w tym rejonie. Zarówno pociągi dalekobieżne, które po prostu przez niego przejeżdżają bez zatrzymywania, jak i również pociągi aglomeracyjne w tym miejscu właśnie się zatrzymują i z niego korzystają. Natomiast jaki będzie nowy tunel? Bo oczywiście o tunelu w dzisiejszym filmie będę mówić. Oto tunel będzie dosyć taki sam mniej więcej jak wszystkie inwestycje tunelowe, które są realizowane w ostatnim czasie w Polsce, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejowo-drogową. Czyli będzie mieć oczywiście jeden pas w każdym kierunku, jedna jezdnia, będzie mieć część rowerowa i będzie część piesza. Oczywiście sama część kolejowa de facto będzie na wiadukcie kolejowym. Co ważne, po jednej stronie, po stronie, gdzie teraz leci dron, czyli od strony miejsca, gdzie aktualnie są prowadzone wszystkie pielgrzymki, oczywiście będzie dodatkowy przejazd do parkingu, czyli będzie przejazd górą dla samochodów, jeżeli taka będzie potrzeba w tym miejscu. I sama konstrukcja wiaduktu będzie na tyle szeroka, że będzie na spokojnie możliwość w przyszłości w tym miejscu zrealizowania dodatkowych torów, czyli w skrócie będzie można po prostu rozszerzyć to wszystko do czterech torów, jeżeli po prostu kiedykolwiek będzie zaplanowana ta inwestycja do realizacji. Oczywiście te plany, jeżeli chodzi o realizację czterech torów w Trzcinie, Dworzorowie, w Błoniu i tak dalej, są bardzo odległe, ale trzeba pamiętać mimo wszystko, że są właśnie w realizacjach i może kiedyś powstaną, więc gdyby faktycznie tak się wydarzyło, no to oczywiście w tym miejscu jest to pozostawione, żeby dało się po prostu zrealizować, ale jak coś, należy takich większych planów w tym temacie nie ma. Co ważne, również od tej strony faktycznie, gdzie widzieliśmy rozszerzony ten wiadukt, to nie będzie części drogowej nad samą częścią tunelową, natomiast będzie chodnik, który będzie można przedostać się na spokojnie górą, będzie też mała droga wewnętrzna łącząca się z parkingiem, tutaj jest i ulice tutaj będą połączone w nowym kształcie, ulica Torowa będzie połączona z ulicą Szymanowską, natomiast nie będzie połączenia z ulicą Warszawską. Ulica Warszawska będzie ślepa, nie będzie wjazdu do tunelu ani w całe nowe skrzyżowanie. Natomiast ulica Świętego Kolbego będzie po prostu przejezdna na całym odcinku dalej prosto z tunelu. Tak mniej więcej będzie wyglądać cały nowy układ drogowy i tak będzie to wszystko wyglądać. Z ciekawostek powiem Wam, że faktycznie jest tutaj planowane dobudowanie tych dodatkowych dwóch torów na zewnętrznych stronach, gdzie aktualnie są tory, czyli tor 1 i numer 2 się znajdują po środku, natomiast dwa dodatkowe tory, które są planowane według odrębnych opracowań, byłyby dobudowane po bokach, gdzie aktualnie się znajdują obydwa tory. Natomiast przejdźmy do tego, co to się faktycznie dzieje dzisiaj, jeżeli chodzi o inwestycje. No to tak, po pierwsze i najważniejsze, oczywiście jest zamknięty drugi tor, właściwie go po prostu całkowicie nie ma. Na dalszym odcinku widzimy oczywiście ściany szczelinowe, które zostały zbędne na całym odcinku już samego tunelu, a przynajmniej tam, gdzie już można było to zrobić. Mamy oczywiście samą świątynię, a w tym miejscu możemy zobaczyć tunel od drugiej strony. Co ciekawe i co ważne, w tym miejscu możecie zobaczyć, że jest tutaj taka mała rzeczka, teresinka, która się ciągnie. Ona oczywiście musi być przebudowana w związku z nowym tunelem i w tym temacie się znaczy dużo nie zmieniło, jeżeli chodzi o ostatniego odcinka, czyli na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy, ale faktycznie ta teresinka będzie przepływać przez aktualne miejsce, gdzie jest kapliczka. Kapliczka będzie przeniesiona w inne miejsce w związku z przeniesieniem tej rzeczki, która faktycznie będzie bardziej obchodzić całą drogę, ponieważ na dłuższym odcinku tam dalej
dalej będzie po prostu już pochylnia i będą samochody zjeżdżać na dół do samej nowej konstrukcji tunelowej. Natomiast kapliczka będzie przeniesiona zgodnie z ustaleniami z właśnie pobliską diecezą, więc tutaj akurat takich większych problemów nie będzie w tym temacie. Z kolei tutaj, jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to możemy zobaczyć, że faktycznie bardzo ładnie jest już tutaj zarysowana cała konstrukcja, jeżeli chodzi o nowy wiadukt kolejowy w tym miejscu. Mamy zbrojenie, oczywiście jeszcze nie zalane betonem, nie asfaltem, natomiast faktycznie już to powstaje w tym miejscu. Natomiast muszę Was przeprosić za to, co powiedziałem w poprzednim materiale, jak było to mniej więcej przedstawione. Tutaj nie powstał tymczasowy wiadukt kolejowy, tutaj powstała docelowa konstrukcja. Co to oznacza? Oznacza to, że ten tor, który w tym miejscu widzicie, on już nie będzie musiał być ponownie składany, z tego co widzę, tylko on został już wybudowany na nowym stropie tunelu. W skrócie po prostu został wybudowany strop tunelu drogowego, a następnie będzie został wybudowany na jego miejscu nowy układ torowy, czyli po prostu nowy tor z tłuczniem i całą podbudową. Tak samo będzie miało miejsce to na tym drugim torze i później następnie będzie to wszystko wykopywane metodą podstropową, bo tak to przynajmniej wygląda jak na załączonym obrazku. Nie widzę tutaj żadnej tymczasowej konstrukcji. Widać już faktycznie strop, który powstaje, który będzie właśnie łączony z tą dalszą częścią wiaduktową, która tutaj w tym miejscu jest realizowana. Więc trochę to inaczej jest niż pierwotnie zakładałem. No ale taka ciekawostka, no bo faktycznie te wszystkie tunele w obrębie Mazowsza, które nagrywam w różnych miejscach, różnie są realizowane, jeżeli chodzi o różne metody budowy. No i tutaj faktycznie się pomyliłem, za co Was oczywiście bardzo serdecznie przepraszam. Natomiast tutaj z ciekawostek mogliście właśnie zobaczyć, jest trochę dużo rozjazdów w kierunku Warszawy i dzięki tym wszystkim rozjazdom właściwie pociągi, tutaj jeżeli chodzi o ruch wahadłowy przez ten tunel, w tym miejscu po jednym torze, jest bardzo mały zakres tego, no bo de facto tylko łącznie tutaj na jednym torze będą jeżdżą w obrębie stacji, bo chwilę wcześniej za i przed stacją oczywiście są rozjazdy, tak aby pociągi mogły się wszędzie rozjechać. Po drugiej stronie mamy oczywiście rzekowy wykopu, mamy już ściany szynowe na prawie całej długości poustawione. Będzie później można to wszystko rozpocząć, jeżeli chodzi o wykop. Pod samymi torami będzie realizowany wykop podstawowy, w skrócie na górze będą jeździć pociągi, podobnie jak na Warszawie Zachodniej będą po prostu jeździć pociągi, na dole będzie realizowany wykop. Natomiast co ważne, aktualnie w najbliższym czasie cały czas oczywiście nie będzie tego jednego toru, przez najbliższe jeszcze dłuższy czas, znając życie przez najbliższy miesiąc, dwa lub więcej, biorąc pod uwagę, jak długo trwały prace przy pierwszym wyłączeniu tego pierwszego toru. Natomiast co najważniejsze, to jest to, że aktualnie w noce różne, tam w poszczególne dni, jeżeli chodzi o utrudnienia, czekajcie, do końca sobie wyciągnę informację, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 23:45, 3:45 jest całkowicie zamknięty ruch kolejowy w tym miejscu i wtedy też na odcinku Błonie-Sochaczew jeździ zastępcza komunikacja autobusowa, którą można dojeżdżać do swoich domów i po prostu na tym odcinku się przemieszczać. Pociągi w tych godzinach nie jeżdżą od 10 czerwca do 10 lipca, taka jest tutaj organizacja ruchu, jeżeli chodzi o nocne wyłączenia, więc jak coś w nocy pociągi tutaj po prostu nie jeżdżą, bo są wyłączenia nocne w związku z budową nowego tunelu. Tymczasem to na tyle z tego materiału, jeżeli taki film się podobał, to zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie przy górę i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a wznoszę kolejny film z budowy tunelu w Tereśnie Niepokalanów, pojawi się za 2 miesiące, czyli w sierpniu. Natomiast ten film nagrywam bardzo późno, bo około godziny pierwszej, bo przez cały dzień chcę mieć wolne, bo dzisiaj mam urodziny i dlatego też ten film na szybko w miarę nagrywam. Miał być w tym weekend też film z Zapraszamy do Metra i jeszcze jeden film z Nowoczuchowskiej ulicy. Natomiast w związku z tym właśnie, że dzisiaj odpoczywam i względnie raczej nie będę nic już więcej filmów nagrywać, to zobaczycie to wszystko w kolejnym tygodniu. Najprawdopodobniej, chyba że jednak coś jeszcze będę chciał zmontować po drodze, ale nie ukrywam, że raczej wątpię, żebym do tego się kusił. Natomiast jak coś, faktycznie do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i tutaj ponownie w Teresinie, bo bardzo lubię tą inwestycję, bo właściwie jest tak zautomatyzowana teraz przez drona, że ja tutaj dużo nie muszę, a zawsze miło się przejechać tak trochę dalej. Zresztą tym bardziej, że za 2 odcinki to tutaj trochę będę jeździć inaczej, ale więcej szczegółów niedługo, no tak we wrześniu Wam powiem. A jak coś, cała inwestycja ma być zakończona w 2026 roku, ale raczej tak na początku. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!